Witam wszystkich przybyłych. Dziękuję za to przybycie. Dzisiaj podpisanie umowy, a także taka konferencja prasowa związana z tym, że faktem przy stole prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Jarosław Murgała, jako gospodarze tutaj tego naszego dzisiejszego spotkania, także przedstawiciele, członkowie zarządu firmy Indygo Polska, panowie Michał Witliński oraz Michał Meliszewski. Najpierw proszę o zabranie głosu pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Bardzo dziękuję. Słuchajcie państwo, dzisiaj podpisujemy bardzo ważną umowę. Umowę na 10-letni okres obsługi płatnej strefy parkowania. Cieszę się, że dochodzi do podpisania tej umowy, która w przyszłości zagwarantuje w naszym mieście bardzo nowoczesny system parkingowy. Dotyczy to zarówno rozwiązań dotyczących płatności, dotyczących możliwości opłacenia blikiem, możliwości też anulowania częściowo opłaty, powiadamiania na przykład SMS-em o kończącej się opłacie. Naprawdę z informacji, jakie posiadam, z oferty, która została złożona, te rozwiązania parkingowe naprawdę będą na bardzo nowoczesnym poziomie, jedne z najlepszych w Polsce. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga, bardzo też się cieszę i to było jakby nasze założenie, że w ramach tego kontraktu zostanie wyremontowany parking na ulicy Sienkiewicza. Ten parking znajduje się w katastrofalnym stanie. Chcielibyśmy, żeby stał się taką wizytówką nowoczesnych miejsc parkingowych, z zachowaniem oczywiście jak największej liczby miejsc parkingowych, ale też w takim standardzie, nazwijmy to trochę smart, trochę eko, bo to miejsce no, wymaga rewitalizacji. Więc myślę, że ta umowa jest korzystna i tutaj szczegóły dotyczące rozwiązań, które zostały zaproponowane, pewnie o tych szczegółach będzie mówił pan Wikliński, członek zarządu firmy Indygo. I poproszę o zabranie głosu. Tak jak pan prezydent powiedział, reprezentujemy firmę Indygo Polska. Parę słów o firmie. Firma Indygo Polska jest częścią światowego koncernu Indygo. Nie boję się powiedzieć, największej firmy parkingowej na świecie. Działamy od kontynentu amerykańskiego poprzez wiele krajów w Europie. Obsługujemy w tej chwili, funkcjonujemy w tej chwili w około 20 krajach całego świata. Firma Indygo jest firmą, która inwestuje w parkingi, szeroko rozumiane parkingi, czy to strefy płatnego parkowania, ale też co chyba istotne, inwestujemy w infrastrukturę parkingową. Posiadamy w swoim portfelu na całym świecie około 1000 parkingów wielopoziomowych, czy też podziemnych, czyli projektów infrastrukturalnych parkingowych. Ale oczywiście realizujemy też projekty dotyczące stref płatnego parkowania i obsługi typowo parkingów miejskich zlokalizowanych na ulicach. Bardzo nas cieszy fakt, że udało nam się wygrać postępowanie przetargowe w Grudziądzu. Mi osobiście, ponieważ jestem z Grudziądza, jestem Grudziądzaninem, jestem przy branży parkingowej, czy zaangażowany w tą branżę od wielu, wielu, wielu lat. Cieszy nas to, że wygraliśmy oczywiście w Grudziądzu, ale też sam projekt jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to połączenie obsługi płatnych parkingów miejskich w postaci strefy płatnego parkowania i inwestycji w infrastrukturę, czyli budowę parkingu, co prawda nie wielopoziomowego, ale porządnego parkingu płaskiego, który będzie zlokalizowany w centrum Grudziądza. To są projekty, które realizujemy na całym świecie. Wierzymy, że inwestycja i budowa parkingu będzie z dużym pożytkiem dla mieszkańców Grudziądza. Ja chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, bo pojawiają się różne doniesienia prasowe. My mamy, jeżeli chodzi o naszą lokalizację gdańską, my mamy nasze oficjalne biuro w Gdańsku, natomiast jesteśmy zlokalizowani w Grudziądzu. My w Grudziądzu zatrudniamy w tej chwili około 15 osób, które obsługują naszą działalność na terenie całego kraju. Zresztą wynajmujemy biura, magazyny od miejskiej spółki GPP.
zlokalizowanej niedaleko miejsca, w którym jesteśmy. Mamy 3-letnie doświadczenie w Polsce, obsługujemy kilka stref płatnego parkowania, w tym największą strefę płatnego parkowania w modelu operatorskim, to strefę płatnego parkowania w Łodzi, gdzie zainstalowaliśmy około 450 parkometrów i realizujemy 7-letni kontrakt, ale też mamy nasze własne, bądź też w zarządzaniu parkingi wielopoziomowe, parkingi podziemne, na przykład parking na przy Nowym Targu we Wrocławiu, zlokalizowany przy samym rynku, parking na przeszło 300 miejsc parkingowych w modelu koncesyjnym. Wracając do projektu grudziąckiego, tak jak powiedziałem, on jest dosyć unikatowy w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, jest połączenie obsługi strefy z inwestycją infrastrukturalną w budowę parkingu, tak jak pan prezydent wspomniał. Same urządzenia parkingowe będą jednymi, i znowu się nie przesadzę, jak powiem, że będą jednymi z najnowocześniejszych w Europie, dlatego że urządzenia te parkingowe będą umożliwiały zwrot pieniędzy na kartę przysłowiową, kartę kredytową czy bankową. Będzie to funkcjonowało w ten sposób, że jeżeli zawsze w strefie wykupuje się czas za, płaci się z góry zadeklarowany czas płatnego parkowania, więc jeżeli wykupimy bilet na przykład na 3 godziny w parkomacie, a wrócimy po godzinie, bo szybciej załatwimy swoje sprawy, będziemy mogli odzyskać te środki z powrotem na kartę. To jest dosyć nowatorskie rozwiązanie. Będzie też wysyłany SMS, wiadomość SMS-em i mailem o zakupionym bilecie w parkomacie. To też jest dosyć nowatorskie. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że Grudziądz będzie chyba, no, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jedynym albo jednym z niewielu miast w Polsce, które będą miały boksy rowerowe. Boksy rowerowe, takie małe garaże dla rowerów zlokalizowane w centrum miasta, w których będziemy mogli przechować, schować swój rower na czas, kiedy będziemy w centrum, będziemy załatwiali jakieś sprawy, a do tego centrum dotrzemy rowerem. Te boksy będą płatne, natomiast będą funkcjonowały na takiej zasadzie, że będziemy zakładali konto w aplikacji i będziemy mogli wykupić sobie minutowe garażowanie, w tym przypadku nie tyle parkowanie, co garażowanie, bezpieczne przechowanie roweru. To chyba najważniejsze rzeczy o projekcie. Jest to projekt dosyć kapitałochłonny, inwestycja jest dosyć spora, ponieważ cały zakup całego sprzętu, całej infrastruktury parkingowej jest po naszej stronie. My wykładamy środki na wyposażenie strefy płatnego parkowania, ale też wykładamy środki na budowę parkingu. To jest nasz koszt, który oczywiście będziemy chcieli zwrócić tą inwestycję w przeciągu lat, w których będziemy obsługiwali strefę. No, szanowni Państwo, myślę, że już wiele tu zostało powiedziane. Nie ma co tu uzupełnić. Pan Michał Wikliński wiele powiedział, pan prezydent też powiedział. Myślę, że to postępowanie było dość skomplikowane. Jedne, myślę, że z trudniejszych w naszej historii. Tu na czele z panem Piotrem Rudzikiem, który kierował pracami tego zespołu, można powiedzieć, kierownik biura strefy płatnego parkowania. Myślę, że pracowaliśmy już w ubiegłym roku na wiosnę nad tym postępowaniem. Ono nie dość, że jest tak długi okres, jeszcze tak długiego okresu nie mieliśmy z żadnym operatorem, więc to już wymagało skomplikowaności. Mamy i roboty budowlane, i dostawę. Stworzenie e-sklepu tak zwanego, to jeszcze nie zostało wspomniane, to jest istotne dla osób, które kupują abonamenty. Od maja planujemy, także od maja powstanie sklep, gdzie nie będzie trzeba udawać się do biura strefy płatnego parkowania. Będzie można online zakupić abonament, czy to dla mieszkańca, czy inne abonamenty, które będą dostępne. Będzie można sobie już online to zakupić, więc to jest kolejne udogodnienie. No myślę, że ta już została wspomniana. No, cieszymy się, że udało się to postępowanie przeprowadzić. Tu mieliśmy jeszcze też, borykaliśmy się po prostu z tym okresem od czasu ogłoszenia, później uzupełniania dokumentów. Też sprawa odbyła się w Krajowej Izbie Odwoławczej, co też nam przedłużyło to postępowanie. Więc ten dzień, który nadszedł dzisiaj, zawarcie tej umowy nas bardzo cieszy i myślę, że współpraca będzie układała się prawidłowo. Słuchajcie Państwo, jeszcze dodam, bo pan
Michał Wikliński tak bardzo skromnie powiedział, ale tak naprawdę pan Michał Wikliński jest twarzą strefy parkowania w Grudziądzu. Grudziądz zawsze słynął z tego, że rozwiązania, które były w Grudziądzu, były rozwiązaniami innowatorskimi. Warto też wspomnieć, że w naszym mieście rokrocznie, no może z przerwą pandemiczną, organizowana jest konferencja stref parkowania, gdzie zjeżdżają nie tylko firmy, które obsługują, ale tego typu strefy w Polsce, ale też wszyscy przedstawiciele wszystkich zarządów dróg miejskich z całej, większości z całej Polski. Więc chcemy utrzymać tą pozycję bycia liderem, jeżeli chodzi o strefę parkowania, o rozwiązania, które tam są proponowane. No i także w tym roku ta konferencja w Grudziądzu się odbędzie, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu. W czerwcu. W czerwcu, przepraszam. W czerwcu, więc już trwają przygotowania do kolejnej edycji tej konferencji, gdzie myślę, że będziemy bardzo aktywni jako oczywiście organizator, ale też jako mogący się pochwalić rozwiązaniami, które właśnie w Grudziądzu zostały zaaplikowane. Bo mało osób z Grudziądza wie, ale faktycznie Grudziądz i Grudziądzki Zarząd Dróg i Grudziądz jesteśmy postrzegani jako takie centrum no wszelkiego rodzaju nowości dotyczących parkowania. Konferencja, o której wspomniał pan prezydent, ona odbyła się pierwszy raz, o ile dobrze pamiętam, w 2009 bądź 2010 roku. Ta konferencja, ona jest zatytułowana Problemy w strefach płatnego parkowania i faktycznie na tą konferencję, która odbyła się rokrocznie z tą przerwą pandemiczną, przyjeżdża kilkadziesiąt miast, przedstawiciele kilkudziesięciu miast z całej Polski. Na tej konferencji poruszane są kwestie i problemy, z którymi borykają się osoby zarządzające płatnym parkowaniem w miastach na terenie całej Polski. Na ostatniej konferencji było kilkadziesiąt zarządów, przedstawiciele kilkudziesięciu zarządów dróg, kilkunastu czy też kilkudziesięciu firm i faktycznie, tak jak ja sięgam pamięcią, to w Grudziądzu zawsze były instalowane najnowocześniejsze rozwiązania parkingowe. Grudziądz jako też pewnie niewiele osób wie, Grudziądz jako pierwsze albo jedno z pierwszych miast w Polsce miał zainstalowaną na ulicach informację o wolnych miejscach postojowych, o dostępności miejsc postojowych. Jako jedno z pierwszych miast miał zainstalowany system możliwości płacenia kartami w parkometrach, nie tylko monetami. Jako jedno z pierwszych miast miał zaimplementowane rozwiązanie wystawiania zawiadomień o niewniesieniu opłaty, nie tak wypisywanych ręcznie, tylko z urządzeń, które były wyposażone kontrolerzy. Także podsumowując, zawsze te wszystkie nowości były w Grudziądzu wdrażane i wszyscy, dużo osób z całej Polski przyjeżdżało je oglądać. Tak, tylko mam pytanie odnośnie samego przetargu, bo są pewne kontrowersje, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, bo to nie była najtańsza oferta. Pytanie do... Może ja się odniosę jako zamawiający, tak? To przełożyło, że akurat... Założenia postępowania oczywiście były, że najkorzystniejsza oferta jest procentowy udział w przychodach. Po zbadaniu oferty firma druga konkurencyjna założyła wzrost przychodów w strefie płatnego parkowania, czyli wzrost opłat dla mieszkańców, co jest istotne. My założyliśmy dochody w strefie na podstawie ostatnich lat i do tego trzeba było się odnieść. Firma, która akurat została wybrana, z którą dzisiaj zawrzemy umowę, nie zakładała takiego wzrostu. Nie zakładaliśmy też takiego wzrostu i musieliśmy założyć, że wartość szacowana zamówienia wychodziła X, czyli na podstawie ostatnich lat, i do tego trzeba było odnieść procent. Nie mogliśmy przyjąć, że firma, którą wezwaliśmy o rażąco niską cenę, ponieważ była dużo niższa, ale sobie w wyjaśnieniach założyła, że będą wzrastać opłaty w strefie płatnego parkowania i będzie miała wyższe przychody, czyli sumarycznie jakbyśmy wzięli, firma zakładała, że od miasta uzyska opłaty wyższe niż firma, z którą będziemy podpisywać umowę, z tych ich założeń. Zresztą Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła nasze założenia, że ta teoretycznie procentowo najkorzystniejsza oferta nie była najkorzystniejszą. Więc z tego wynika, że to jest ta oferta bardziej korzystna dla mieszkańców. Tak, oczywiście. Ja może jeszcze dodam słowo, jeżeli chodzi o naszą ofertę.
co istotne, my w naszej ofercie, czy w naszej kalkulacji, ponieważ my nie znamy kalkulacji naszej konkurencji, ponieważ nie mogliśmy mieć do dostępu do tych informacji, ponieważ zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa przez konkurencję, nie mogliśmy ich zweryfikować. Natomiast to, jeżeli chodzi o naszą ofertę, my przyjęliśmy i skalkulowaliśmy cenę, która przekładała się na procent od wpływów w strefie, nie zakładając żadnego wzrostu stawek w strefie płatnego parkowania w przyszłości, czyli nie zakładając wzrostu cen biletów parkingowych. Nasza cena ofertowa była zbudowana w oparciu o dzisiaj obowiązujące w strefie płatnego parkowania stawki i te stawki założyliśmy na okres 10 lat. Z tego, co tutaj pan dyrektor powiedział, to oferta konkurencyjna była zbudowana, czy kalkulacja, w oparciu o wzrost tych stawek na przestrzeni przyszłych lat.